Kampania wyborcza dobiega końca. Kandydaci walczą o ostatnie głosy. Jednym z nich jest Joe Hall, który rozdawał w niedzielę na grudziąckiej giełdzie ulotki oraz rozmawiał z wyborcami. Jak sam podkreślał, rozmowy są różne. Wyborcy są negatywnie oraz pozytywnie nastawieni. Postanowiliśmy zamienić z nim kilka słów. Na grudziąckiej giełdzie w niedzielę spotkamy kandydata do Senatu, pana Joe Halla. Witam pana bardzo serdecznie. Witam pana, witam wszystkich serdecznie. Proszę mi powiedzieć, skąd pomysł, żeby tutaj właśnie propagować swoją postać? Jestem tutaj po raz drugi, tu rozdałem około 2000 ulotek, także jest to podatny teren. Zresztą tu spotykać można wszystkich ludzi, wszystkich zawodów, no fantastyczni ludzie, tu rozmawiam z nimi, wyjaśniam, co chcę zrobić, co chcę zmienić, mówię trochę o moim programie przedwyborczym, nieraz się kłócimy, ale dochodzimy do jednego punktu, do tego, że trzeba coś w Grudziądzu i w Okręgu 12 zrobić, a ja to potrafię, dlatego, że ja mam doświadczenie wynikłe z tego, że byłem przez długi okres czasu na Zachodzie, byłem w Australii, w Stanach Zjednoczonych, w Anglii, no tam jestem postacią dosyć znaną, zresztą w uznaniu tego jestem honorowym gościem na inaugurację roku akademickiego, jestem zaproszony na Uniwersytet Kazimierza Wielkiego. Będę ale tam możemy porozmawiać o tym, okay, co dobra, tutaj, okej, okay, świetnie, bo o tych informacjach już coraz więcej Grudziądzan wie. Właśnie, jaki jest odzew? Tutaj się spotyka bardzo dużo ludzi. No już mam rozdanych dzisiaj ponad 500 ulotek, także mi się wydaje, że jeszcze z 500 może nawet 1000 rozdam i spotkam się z ludźmi. Nawet sam zaczepiam ludzi, zaczepiam i pytam się, może mają jakieś pytania do mnie, czy wyjaśniam. Chcę, żeby ludzie wiedzieli wszystko o mnie, o kandydacie. Jest już pan rozpoznawalny? O tak. Właściwie ludzie oglądają się, patrzą, kto to jest, troszeczkę mówią, o, takie nazwisko jakieś dziwne, skąd to się bierze, więc mówię, że z lat 80. wtedy, kiedy nie mogłem do kraju wrócić, musiałem zmienić to nazwisko i to nazwisko nie przeszkadza, nawet pomaga. 5 dni do końca kampanii wyborczej pozostało. Jak pan zamierza spożytkować ten czas? To znaczy będę jeździł po całym okręgu codziennie, od rana do nocy. Właściwie przyjeżdżam troszeczkę zmęczony, bardzo zmęczony nieraz. Pogoda na razie służy i spotkam się z dosyć dużym gronem. Myślę, że 30-40 tysięcy osób uda mi się odwiedzić w miastach, na wsiach. Jak ocenia pan swoje szanse? Już tak na koniec, proszę nam powiedzieć. Mi się wydaje, że mam największe szanse, dlatego, że jestem Grudziądzaninem, że pokazałem, iż potrafię coś zrobić dla Grudziądza, że nie robię nic pod publiczkę, że już od lat ponad 20 jestem zaangażowany w sprawy społeczne tego miasta, okręgu, województwa, także mam wielkie szanse. Myślę, że mam jako senator, z tej grupy senatorów największe szanse, jakie miał którykolwiek z pozostałych. W takim razie życzę owocnej pracy i wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Do widzenia.